powiem, że zabawa o pani Gęsi, zabawa ta polega na tym, że wybierzemy dwie osoby, tak? Jedna osoba będzie gęsią, a jedna, najpierw wytłumaczę, dobrze? A jedna tropicielem gęsi. Obie osoby będą miały zamknięte albo zawiązane oczy. Reszta osób, pozostałe osoby staną wokół. Tak to może najpierw wybierzemy. To, dobrze, mamy gąstkę i tropiciela gęsi. Pozostałe osoby stają w kręgu, łapią się za ręce. Tak, razem ze mną. Teraz jest takim więzieniu w klatce, nie? Łapiemy się za ręce. I słuchajcie. Obie osoby muszą mieć zamknięte oczy. Zadaniem gąstki, to jest gąstką? Uciekać. Gąstka musi od czasu do czasu gęgać. Tak, i starać tak, się tak, uciekać, tak aby tropiciel jej nie złapał. Ale mi natomiast, nie ale słuchajcie, a natomiast zadaniem tropiciela jest złapać gąstkę. Więc musicie poruszać się bezszelestnie i nasłuchiwać, przynajmniej tropiciel musi nasłuchiwać, gdzie jest gąstka, a gąstka ucieka przed tropicielem, tak? A my, stojąc w boku, możemy im przeszkadzać. Czyli możemy ich klepać delikatnie, podszczypywać. Przeszkadzać po prostu, żeby nie słyszeli siebie nawzajem. Dobrze? Zamykamy oczy. Obydwoje mamy zamknięte oczy. Wy nie. Gotowe? Start. Podszczypują delikatnie, dobrze, żeby tropiciel mógł podszczypywać. Tak? No i zaczynamy. Mnie wszyscy. Cisza. Jeszcze raz, nie zdążyła gąska nawet uciec, tak? Stajcie dalej. Ale słuchajcie, pozostali są cicho, żeby tropiciel mógł usłyszeć gęgającą gąskę, tak? Łapiemy się za ręce. Łapiemy się za ręce. Uwaga. Ale zamykamy oczy. Zaczynamy, start! Jeszcze jedna para, gąska na pan. Gąska i tropiciel zamykają oczy. Zamykają oczy.